Państwo, uroczyście otwieram 51. sesję Rady Miasta Chełm w 5. kadencji. Pani Prezydent, Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że zaproszenie na tą uroczystą sesję Rady przyjęło tak wielu dostojnych gości. Serdecznie witam Pana Posła Zbigniewa Matuszczaka. Serdecznie i gorąco witam delegację z miast partnerskich Chełma. Delegację samorządu Kowla pod przewodnictwem pana Igora Prokopiwa, zastępcy mera miasta Chełma. Witam również gości z partnerskiej Uteny, którym przewodniczy pan Widmantas Walnicius, zastępca mera miasta Uteny. Również serdecznie witam delegację władz samorządowych Łódzka na czele z panem Syrgiejem Godlewskim, dyrektorem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego miasta Łódzka. Serdecznie witam radnych sejmiku województwa lubelskiego, panią Lucynę Kozaczuk i pana Wiesława Lidę. Również serdecznie witam Kazimierza Stockiego, starostę chełmskiego. Serdecznie witam czcigodnych księży. Dostojni goście, panie przewodniczący, wysoka rado. Jest mi niezmiernie miło, że ta uroczysta sesja zgromadziła tak wielu znakomitych gości, ludzi życzliwych naszemu miastu, których łączy dobro i chęć pomnażania tego dobra w naszym mieście. Choć czasem mamy na to dobro różne spojrzenia, ale jestem święcie przekonana o tym, że każdy z nas ma cel taki, aby w naszym mieście żyło się dobrze, wygodnie i coraz lepiej. Dni Chełma to czas, żeby podsumować ten nasz dorobek i te nasze osiągnięcia. Tym razem okazja jest szczególna, bo nie tylko podsumowujemy miniony rok, ale podsumowujemy również minione 20 lat, które okazały się niezwykle owocne dla naszego samorządu. Choć 20 lat w historii to tak naprawdę bardzo niewiele, ale gdy się spojrzy na nasze miasto, to pokazuje, że ten upływ czasu spowodował, że nasze miasto pięknie się zmieniło. Mamy nowe place, nowe chodniki, nowe drogi. Robimy wszystko, by naszym mieszkańcom żyło się lepiej, by żyło się wygodniej. To zasługa wszystkich samorządów wszystkich kadencji, poprzednich zarządów miasta, poprzednich prezydentów. Mnie jako szóstemu prezydentowi miasta przypadło w udziale ten posag pomnażać, co czynię z ogromną przyjemnością i radością. Dni Chełma to czas przede wszystkim zabawy i radości. W tym roku mają charakter wyjątkowy. Będziemy gościć gwiazdy wielkiego formatu, w tym również gwiazdy zagraniczne. Mam nadzieję, że w tym bogatym bloku imprez każdy znajdzie coś dla siebie. Jak zwykle niezmiernie cieszę się z obecności przedstawicieli z naszych miast partnerskich. To kolejna bardzo dobra karta zapisana w historii naszej wzajemnej partnerskiej współpracy. Życzę Państwu z okazji Dni Chełma wspaniałej zabawy i niezapomnianych wrażeń. Wszystkiego dobrego. W sprawie nadania nagród za osiągnięcia w 2009 roku w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony dóbr kultury imieniem Kazimierza Andrzeja Jaworskiego na podstawie artykułu 7 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury imieniem Kazimierza Andrzeja Jaworskiego uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 4000 zł w kategorii twórczości literackiej i artystycznej pani Bronisławie Fastowiec za bogatą twórczość literacką oraz działalność na rzecz upowszechnienia kultury. Paragraf drugi. Nadaje się statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 4000 zł w kategorii animatora kultury panu Tadeuszowi Bonieckiemu za wkład pracy wniesiony na rzecz rozwoju życia kulturalnego miasta Chełma. Paragraf trzeci. Nadaje się statuetkę w kategorii mecenatu panu Lucjanowi Jagiełło za zaangażowanie i wspieranie finansowe cennych inicjatyw kulturalnych. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Chełm. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni radni, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciwny? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał?
nie widzę, stwierdzam, że Wysoka Rada jednomyślnie podjęła powyższą uchwałę. Chciałbym serdecznie pogratulować laureatom, zaprosić ich tutaj do mikrofonu i zaprosić również panią prezydent Agatę Fisz. Bardzo proszę. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, łącznie z dyplomami, natomiast uroczyste wręczenie statuetek, które symbolizują tą wspaniałą nagrodę, nastąpi już na scenie na Placu Łuczkowskiego o godzinie 20:10. Wszystkich państwa oczywiście na to wręczenie zapraszamy. Proszę laureatów Nagrody im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego o zabranie głosu. Bardzo proszę, kto z laureatów? Zgłasza się pan Tadeusz Boniecki, bardzo proszę. Ja bardzo chciałbym podziękować za tak zaszczytną nagrodę. Nigdy się nie spodziewałem, że tą nagrodę dostanę. Nie robi się, nie pracuje się dla nagrody. Ale myślę, że taka nagroda będzie również zobowiązaniem dla nas, dla wszystkich osób, które tworzą kulturę w Chełmie, zarówno instytucjonalną, jak i kulturę taką na zasadzie wolontariatu, czyli biorą aktywnie udział we wszelkiego rodzaju działaniach. Będzie też taką właśnie inspiracją na przyszłość. Chciałbym też bardzo serdecznie podziękować pani prezydent za wszelkiego rodzaju dobroć, za życzliwość panu prezydentowi Mościckiemu, panu prezydentowi Górnemu, również wszystkim instytucjom, które pomagają nam w tworzeniu tych dni kultury chrześcijańskiej i innych wydarzeń ważnych dla naszego miasta. I chciałbym tak na koniec stwierdzić, że Chełm jest miastem naprawdę bardzo przyjaznym kulturze. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Bardzo prosimy laureatkę. Wierszowanie, wiadomo. Cóż powiedzieć mogę, jak dziękować za te dobre, przeznaczone dla mnie słowa, za szlachetność rady i życzliwość kapituły. Nie potrafię inaczej i inaczej nie umiem, ale powiem, że dusza z radości zamiera i że jestem szczęśliwa i że wreszcie rozumiem, iż poezja do serc ludzkich dociera. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy zobaczyli jakąś wartość w moich strofach, wierszach, sercem pisanych, w moich wierszach. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, zapraszam pana Lucjana Jagiełło. Pani prezydent, panie przewodniczący, szanowna rada, szanowni państwo, wielkie kapitułu. Jestem zaskoczony, zarazem dumny z tego, że taki skromny człowiek jak ja został wyróżniony tutaj, w moim miasteczku. Moja firma działa, jak pani prezydent powiedziała, 20 lat będzie, tak samo niedługo 20 lat, jak istnieje browar. Były różne czasy, różne chwile, raz lepsze, raz gorsze. Walczyło się z ciężką konkurencją, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że klienci sami zgłaszają się po nasze browary. Z całej Polski, z Gdańska, z Poznania, z różnych miast dzwonią i proszą o przesłanie wysyłkowe.